Witam wszystkich w Żarłoktywie, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat, a w dzisiejszym odcinku wbijam się do nowego food trucka poleconego przez mojego tajnego współpracownika. Afrykańska kuchnia wprost rodem z Nigerii. Słuchajcie, jestem tutaj, nie wiem co tu się dzieje, zaraz się dowiem. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. W ogóle kim jesteście? Jesteśmy Grillas, pochodzimy z Łodzi, nowy food truck. Grillas, a nie Gorillas? Zjedliście jedno o? Nie, zjedliśmy wszystkie. Wszystkie klepki żeśmy zjedli. Co robicie? Przede wszystkim serwujemy tutaj unikatowe suje, które nie ma tutaj w żadnej nigdzie w Polsce. Suja jest to nigeryjski stricte przysmak, street foodowy, podawany cienko w gazecie, cienko krojona wołowina w pikantnej panierce z orzeszków. Wykradliście Afrykań... Tak, wykradliśmy i przepis nasz wspólnik był w Nigerii, żył tam przez trochę, uciekł. Imigranci was gonią? Nie, bardziej żony. Żony was gonią. Czy co, tak dobrze gotujecie, że chcą, żebyście gotowali im, a nie tutaj ludziom? Tak, przede wszystkim, chcieliśmy pokazać przede wszystkim Polakom, bo kumpel, który przyjechał z Nigerii, naprawdę zachwycił się tym przysmakiem i stwierdził, że no trzeba pokazać to Polakom i trzeba to rozpropagować. Tak jak zdrowy styl życia. To jest właśnie ciasto na arepki, tak, które właśnie tutaj mieszamy. Robimy, czyli taka kulka. Tak jest, robimy z nich kuleczki, za chwilę ulepimy z niego placka, na grilla wrzucamy, czyli placek jest zrobiony, tak naprawdę bułeczka jest robiona od początku do końca u nas w trucku. To mi się podoba, pieczywo jest świeże nie i jeszcze... Nie kupujemy, nie sprowadzamy, mamy tylko i wyłącznie mąkę oryginalną. Oryginalną? Nawet macie mąkę kukurydzianą? Tak, ale z oryginalnej kukurydzy? Z oryginalnej mąki kukurydzianej, aha, tak jest. Okej. Suja, soja, bo coś, mówiłeś o jakiejś soi, coś dla wegetarian, macie soję, serwujecie? Nie, suja nie jest przysmakiem wegetariańskim, suja to jest właśnie ten nigeryjski przysmak, który jest podawany. Plasterek mięsa, ale to jest taki plasterek, z którym coś robicie ciekawego. Tak, tniemy go w bardzo cienkie plasterki i podajemy go właśnie w takim motorożku. Oryginalnie Nigeryjczycy podają to w gazecie, lecz niestety no my unikamy tutaj naszych wiadomości, wiadomo jakie są. Tak, nie chcecie denerwować tak klientów, bardzo dobrze, bardzo podajemy właśnie w rożku, zastępując troszeczkę gazetki. I właśnie taka suja jest podawana razem z kawałkami grubej, pokrojoną grubej cebuli. Tutaj już się coś piecze, tu się już smaży. Sosiki to są jakieś specjalne? Sosy są bardzo, to już kąpel może powiedzieć. Autorskie. Teraz mamy specjalistę od sosów, proszę bardzo. Robiłeś te sosy od początku, tak wyciskałeś je z własnych żył? No, może z żył nie, ale z produktów na pewno. Coś ciekawego, zachęć nam, bo... Mamy świetny sos na bazie pomidorów oraz kokosa, lekko słodkawy, używamy go do kurczaka. Ciekawie brzmi ciekawie. Szarpanej świnki używamy, guacamole.
A do wege mamy mango chili, lekko pikantny sos z papryczkami. Widzę mango. Nawet mango. Czy do... Nie, to... Tak, widzę. Dobrze, tak. Zgadzam się. No to teraz, gdzie możecie spróbować coś takiego? Gdzie was szukać? Gdzie łapać tych goryli? Zapraszamy na wspaniałe żarcie do Łodzi. Generalnie pochodzimy z Łodzi. Stacjonujemy ruch Gdańskiej Zielonej w samym centrum, w samym sercu Łodzi. A przede wszystkim znajdziecie nas również na każdych zlotach. Będziemy starać się być na wszędzie, gdzie tylko będzie zapotrzebowanie na gorylę. Szanowni Państwo, ja jeszcze tego nie próbowałem, ale zaraz zdegustuję. A jeżeli wy jedliście, to koniecznie dajcie nam znać, jak wam smakowało, bo jak nie, to następnym razem przyjdzie kolej na was. Odcinek ten nagrywany był w połowie roku 2017. Śpieszcie się pożerać food trucki, bo niestety tak szybko zostają wygryzione przez konkurencję. Ale mam nadzieję, że kiedyś chłopaki jeszcze wrócą z równie dobrym żarciem, bo z nimi było przepysznie.